Witam, prawda? Witam, prawda? Kolejna gierka, teraz Hero Siege. To też znowu ty wynalazłeś, więc będziesz mniej więcej chyba wiedział, o co chodzi. Tyle co wiem, to wiem, że to jest hack and slash, który ma niby na stronie Steamowej takie trochę powyżej średnich ocen, ale z tego co rozmawiałem ze znajomymi, to każdy bardzo poleca, więc no jestem sam ciekaw, czy faktycznie gra jest lepsza niż ludzie sugerują, czy to jest jakoś tak, nie wiem, czy przesadzają może. Zobaczymy, jak się będziemy bawić, Dowiemy nie? się. Także tutaj mamy, można lokalnie grać z kimś, można zagrać online. Więc wchodzimy sobie tutaj. Jakiś nowy patch wyszedł i zaczął się sezon kolejny. Ja wybieram sobie slota, w którym sobie wybieram postać. Tutaj właśnie ten sezon odznaczamy. Odznaczyłem sezon dlatego, żeby nam nie usunęło tych postaci, jak się sezon skończy, chociaż nie wiadomo, kiedy on się zaczął, a kiedy się będzie kończył, Nie, dlatego właśnie. skończyli, dlatego go oznaczamy, żeby nie było tak, że nam postać usunie akurat w trakcie gry. Także jak widzicie, tutaj jest sporo do wyboru. Część z nich jest ekskluzywna, to znaczy, że trzeba ją kupić za jakieś tam pieniądze faktyczne na Steamie, jeżeli ktoś chce. Nie wypatrzałem ceny, ale no, no wiecie, no jak kto chce, nie? I teraz tak, więc oczywiście wybierzemy sobie jakąś taką postać, za którą nie trzeba płacić. W sumie to nie wiem, kogo bym chciał. Co więcej, John, żebyś nie zapomniał, jak wybierzesz sobie klasę postaci, to możesz sobie jednego skilla wybrać po lewej. Tych, które nie są jakby na złoto w kwadracie, to jeszcze dodatkowo możesz sobie właśnie jeden. Wybrać. Aha. Trochę tego tam jest, więc no na pewno chwilę ci to zajmie zanim. Ogólnie, czyli jak widzicie, na razie najlepiej poruszać się jednak myszką, bo coś padem nie mogłem ogarnąć. Ale grać będę padem. Co my tu w ogóle mamy? Powiedz mi później, czym będziesz grał, nie? Żebyśmy dwa razy tej samej klasy nie wybrali. Kurde, zciszyłem te głosy tych postaci i gadając no dalej głośno tak samo. Zobaczę, czekaj. A jakbym sobie wziął na przykład... Albo Mastera obniż, to już na pewno będziesz mieć ciszy. A klikam na te i nie mogę wybrać. Aha, bo to... O, nie, podświetla się. Jeden aha, taki, aha. Którego nie masz jakby na chwilę aha, obecną. Aha. Łuski, to masz rację. Bo mamy tak, wikinga, pyromantę, łucznika takiego, marksmana, pirata, nomada, redneka, nekromancera. Ja biorę sobie Demon Slayer. Demon Slayera. Ja wezmę... Może piromantę? A jak tu ma jeszcze bonus, to jest ciekawe, fajna rzecz, że jest dużo tych skilli. Tak, trochę. Znaczy dobrze, że tylko jeden możesz wybierać, a nie na przykład wszystkie, bo to by było przytłaczające, że masz wszystko wybrać, jak jeszcze gry nie znasz, nie wiesz w ogóle, co jest dobre, a co jest słabe. Chyba piromantę wezmę. Wezmę to jednak. On tutaj i ma, piszemy imię. Create. Aura. No szans. I teraz tak, cyk, play. I teraz ja zakładam gierkę. Która się będzie nazywała... Witam, prawda, razem z małych. Okej. Okay. I hasło jest dokładnie takie samo. I dajemy difficulty normalne. Okej. Okay. Jedna rzecz, która nam się już na starcie nie podobała, to fakt, że...
że tutaj jest sklep taki wewnętrzny, za który możecie kupować rzeczy normalnie. Za prawdziwe pieniądze możecie kupować rzeczy w grze. To jest takie. No to chociażby tak jak widzieliście na początku te kurde opcje. Ten, że sobie postać możesz kupić w sumie za pieniądze, no nie? No a jak mówiłeś, nazwa serwera jaka jest? Witam, prawda, razem z małych. Chyba ja nie widzę tutaj, żeby taki refresh może? Ciekawe. Serwer... Europa 1, nie jesteś? Tak. Moment, bo ja nie mam tutaj po prawej stronie tego. Ja tutaj też nie mam za bardzo opcji, żeby coś z tym, żeby coś z tą grą zrobić, czy coś, nie wiem. Żeby ci pokazać, żeby cię zaprosić. Ja, w ogóle ty tu jesteś? Jaką nie postacią może już tutaj nie będzie pokazywał? Kurde. Chwilka. Piszę, może jest tu jakiś filtr. Okej, okay, tutaj mamy postać. Ciekawe. Jeden punkt mam. Nie, bo mam kurde, jeszcze raz może wejdę jeszcze. Czemu nie ma takiego czegoś, że po prostu wiesz, zapraszasz kumpla kurde ze Steama, tak jak w większości gier. I hej, a tam lecicie sobie razem. Ogólnie wygląda fajnie, mi się chodzi, podoba. Wiem o co chodzi właśnie, tylko kurde nawet nie widzę tutaj tego serwera. A spróbuj Krwawy Joe razem, może znajdzie po imieniu? Nie, bo tutaj nie ma filtra, do którego możesz wpisywać jakiekolwiek litery. To jest najgorsze. O, czekaj, witam. Nie, no nic nie pokazuje. Dziwne. No, zaraz to rozkminimy. No, przez ten czas... Miałeś tam jakieś lobby tam w ogóle w grze? Nie, od razu jak stworzyłem, to siema, jestem w jakiejś gierce teraz. Znaczy to jest chyba jakieś poczekalnia czy coś. Jakiś obóz taki mam. Przez ten czas gdybym ja założył serwer? Czekaj. No, dam save and exit. A brałeś find public game? Może by znalazło jako czy public... To wtedy masz... wtedy wrzuca cię do serwera, na którym nie ma hasła plusowego. Aha, to nie. No, Europe 1. Kurczę. W ogóle ping jaki wysoki jest. Raz wyjdę. Stworzyłeś grę? Wiesz co, wyszedłem teraz. Ale stworzę moment, tylko się... Pewnie nie ma tutaj może jakiegoś z lepszym. Zobacz, Europa 2 może? Bo widzę, że ping to tutaj jest trochę wysoki. Dobra, jestem Europa 1, jeszcze wróciłem. Założę ten... Okej. Okay. Server. Nazwę zmienię na, nie wiem... Witam. Prawda. A hasło będzie tak samo, tylko że z małej wszystko. I razem. No i jest niby założone, to ciekawe czy teraz to widzisz. Widzisz serwer czy nie? Ja w ogóle nic nie widzę, żadnego serwera. O, to źle, bo ja normalnie mam listę serwerów po prawej. Znaczy wcześniej miałem, nie wiem czemu teraz nie mam w sumie. Co ja tu mógłbym jeszcze zrobić? A find public game, kurde? No nie, bo to cię na pewno połączy z serwerem, który nie ma hasła. Dobra, to ja też wyjdę i wejdę jeszcze raz.
Slay. No nie mam nic, kurde. Czekaj, co to może powodować? Jakaś blokada, wiem, bo... kurde, Windowsowa? No może masz jakiegoś tego firewalla, takiego niefajnego. Bo ja mam tu. Z reguły jak coś to mnie pytało, czy tam zezwolić na dostęp, no nie, ale... No przecież... jesteś krwawy, Joe, widzę cię nawet. W lobby jesteś, mogę cię podejrzeć, tylko kurde, znowu nie ten. Tak jakby nie masz listy serwerów po prawej, nie? Dobra, a jak ty się tam nazywałeś? Demonika, na samym końcu jestem zaraz obok ciebie. Aha. Demonika. Tylko, że nie można zaprosić, widzisz, nie klikniesz prawym, to jest tylko inspect. Nic poza tym. No, faktycznie. Ale mówisz, że po prawej nie masz żadnej listy. Nie, właśnie nie mam. Wcześniej miałem, kurwa. Dziwne. A jakbyśmy zmienili na Europa 2? To dawaj, spróbujmy Europa 2. Spróbujmy. I tak nie mamy nic do stracenia. No tutaj są jakieś dwie gry. A to u mnie jest więcej. Widzisz, ja ile mam? Chyba z 50. Kurwa, to czemu ja mam tak... Gdzieś tu w opcji może coś, filtr może, że kurwa. Może właśnie, a może filtry jakieś dziwne. Może wyłączyłeś show private games. Właśnie teraz dopiero wyłączyłem. I nie mam nic. To nie, to musi być włączone, bo to bez tego to... Okej, ale dlaczego pokazuje mi jedną grę? A jak założę teraz grę, to ciekawe, czy ci ją akurat pokażę. Fajnie by było, to spróbuj. Dobra, piszę... Nazwę to... Dobra, tam prawda... Coś musiałem popieprzyć. Dobra, teraz założyłem. No i masz? Nie. Coś jest pojebane. Co ja zrobiłem, ty? Coś musiałem inaczej zrobić. Dobra, wyjdę. Gdybyś całkiem z gry wyszedł... Coś może w opcjach pojebałem. Ale nie może być. Czekaj, stworzę jeszcze raz postać. A na pewno odznaczyłeś ten sezon? Tak. Czekaj, upewnię się, ale wydaje mi się, że tak. Bo może nie. I wtedy usunę dlatego. Usunę postać. No ale to byś nie miał jednej gry. Dziwne to by było. Czekaj. A w ogóle jak się tu postać usuwa? Wybierasz ją i masz opcję. Dobra, jest. Jest delete. Może hardcore włączyłeś niechcący czy coś, że się a nie może. Widziałem. Czekaj, zobaczymy jeszcze raz. Co tego skilla chciałem? Dobra, delete. Daj. O, a teraz? Dobra. Czekaj, zobaczmy. A patrzę, teraz ciebie nie widzę w ogóle. Ja jestem teraz w Europa 2. A ja jestem w Europa 1. Ale i tak mam jedną grę po prawej mańce, rozumiesz? Czekaj, to... Masz... Jesteś w Europa 1? 2. Wejdź na jedynkę, zobaczymy teraz. No i widzisz grę, czy nie widzisz? Widzę, no. Zajebiście. Ale pojebane i tak, bo mam tylko dwie gry, nie? Czemu i co zrobiłeś? No, wiesz co, założyłem po prostu jeszcze raz postać, nie? I wchodzę normalnie, mimo że serwery po prawej normalnie są. No ja miałem dwie gry, tą i jeszcze jakąś tam inną. No nie, to dziwne to jest. Dobra, gramy. Kurde. Okay.
Także jak widzicie, fajnie wygląda gierka ogólnie. Mi się podoba taki pixel art zajebiście wręcz. Fajnie, fajnie to wygląda. Nie potrzebuję wiele więcej w grach. Ja widzę, że pierwsi przeciwnicy już tu czekają. W ogóle jest na dole po lewej jest plusik, czyli już możemy sobie jedną postać levelować. Jaki skill wybrać, jeden z czterech. Więc nie wiem, co byś ty tam chciał sobie wybrać. Ja... Chyba to wolne. I tam od razu pod LB. Widzę, że no, a ty, aha, bo ty na kontrolerze grasz. Okej. Okay. Jest też mana, widzę, że się regeneruje automatycznie. Nawet czy skrzynki można. O, buty jakieś w ogóle. I punek. Zmieniłem ten tylko klawisz od ekwipunku, bo zauważyłem, że tam chyba było jakiś strasznie dziwny. Dałem pod I. Okej, okay, niby zbieram jakieś kurde fanty, nie wiem. Czy to dla mojej postaci? A to chyba, wydaje mi się, że na początku może być tak, że jest bezklasowe, bo, no bo nic nie mamy, nie? Jakieś tam buty, wiesz, skórzane, badziewne, podarte, to podejrzewam, że każda postać może założyć. A, niektóre rzeczy idzie rozwalić. Jest kasa. A nie wszystko. O, te wazy można. Uważaj, uważaj. O, tu jest jakiś, widzisz, przedmiot. Nie wiem, czy go możesz podnieść. Jakaś różdżka. O, jakieś katane. Jakiś primal belt. Aha, taka faza. No mamy inwentarz. Mogę na primal belt wymienić. Co to daje? Chyba lepsze jest. Tam masz, nie? Porównywarkę, tylko że no, na razie to jest słabe wszystko. O, jaka skrzynka po drugiej stronie. Nie, primal belt? Nie wiem, kurwa. Aha, speed i stamina spada, to nie. Masz skilla? Pokaż jakiego masz, bo nie widziałem. O, taki coś. A, możemy skakać, dobra. Te wazy widzę, że można rozwalać. Ciekawe jak tu się dostać, o. Może przeskoczyć? Nie. Od razu założyłem sobie ten naszyjnik. O kurde, jak do wody wskoczysz, to śmierć, nie? To nie. Gdzie jesteś? Zginąłem, wiesz, u góry jest. Oh shit, bo tam jest ta skrzynka, to ciekawe jak się do niej dostać. Pewnie trzeba jakoś sprytnie przeskoczyć, żeby... O, tu widzisz? Tam jest jakaś beczka. Przedmiot chyba. Dobra, no to nic nie. No nie! Poślizgnąłem się. O, ale widzę, że... O nie, myślałem, że przedmioty wypadają jak giniesz, ale na szczęście nie. Tutaj są takie znaki zapytania, to tam jakieś podpowiedzi mają być, nie wiem. Tak, tak, set tak. Your ability this way pressing, na przykład Y. To już zrobiliśmy. Bo w ogóle jeszcze jakiś hero level i potem dochodzi, kurde. Też czuję, że będzie... Będzie grubo. W ogóle mu jakiego Irokeza ma, nie? Powrót do, kurde, lat takich... wczesno dwutysięcznych. Też sobie robiłeś tego Irokeza? A wiesz co, bardziej miałem na myśli, chyba nawet nie miałem, ale mam na myśli jak były, wiesz, te takie czasy metalowe, rockowe bardziej. Aha, no, no. A wydaje mi się, że jest tak, że my lód mamy osobno. Że ty po prostu nie widzisz moich przedmiotów, a ja nie widzę twoich. Też mi się tak wydaje.
szafy tej wazy do rozwalenia. Ale grafika mi się podoba, to jest na pewno plus. Tak, łatw, prosta, znaczy prosta. W wykonaniu nie jest taka łatwa. Ale... No prosta, nie ma co ukrywać w sumie. W wyglądzie, ale wystarczy w 100% dla mnie, naprawdę. A jest tutaj, klikniesz skrzynkę w ekwipunku, to jest napisane ile masz złota i... War pistol. 100 gun. Tak, byleby ten ekwipunek też nie był jakiś kurde za bardzo rozlazły jak dla mnie, bo... Wydaje mi się, że nie. Jedynie co się obawiam, to żeby nie było za dużej ilości przedmiotów, wiesz, jak że cię tak przytłacza. No właśnie, no. A i tutaj mamy rozwidlenie. Możemy iść w górę. A możemy też iść w prawo. I jak to teraz jest? Czy ja mogę używać tych dziwnych broni? Nie, chyba. Widzę, że nie wszystkie bronie można używać, bo na przykład ja mam jakiś pistolet wojenny i... Nie mogę tego używać. No tu na przykład leży właśnie coś dla mnie. To wyrzuć go, bo to dla mnie. Pistolet dla ciebie? Czekaj, no. Wyrzucę. Zobaczymy. No, wyrzuciłem. I co? Zobaczymy. A, czyli jednak lód... Jednak lód jest widoczny dla obu postaci. Tak, widoczny jest. I tu mam też buty dla ciebie, jak chcesz. Bo to jakiś Demon Hide, a ty jesteś Demon... A czy tam Slayer? To ja wyrzucam do ciebie, pa. O, to kurde jest. Nie wiem, czy to dla ciebie, ale... W sumie mogłoby być tak, że ja nie mogę po prostu podnieść tego, co nie jest do mojej postaci, żeby nie było kodzopołu. Ale no, mogłoby tak być, ale wydaje mi się, że to nie jest takie łatwe w zaimplementowaniu. Biorąc pod uwagę, ile jest klas postaci, nie? Że cały czas dodają, bo są płatne. Jaka skrzynka. No, ale tylko złoto. Chyba shotgun lepszy. Shotgun lepszy. Pamiętaj, że ma quality. O, tu coś wyleciało. Elfickie... coś tam. Widzę, że to jest gorsze. To jest też gorsze. Broni nie ma fajnej żadnej. Tu ci wyrzucam. No, pewnie będziemy często do ekwipunku zaglądać, coś tak czuję. No. Dobra, shotgun lepszy. Pasek doświadczenia jest po lewej na dole. Jest to, aha, też złoto jest, widzę, po lewej na dole. Pod tabem jest większa mapa, jakbyś chciał. Chociaż widzę, że czytelność tej większej mapy pozostawia wiele do życzenia. Okay. Jakieś miasto. Siema. Doktor Tinker Ding. To miejsce nie jest tak święte, jak się wydaje. Ona, staż. O, zwracanie questa. Level 2. Take a look around. Get acquainted with the townsfolk. Czyli musimy pogadać z miastowymi. Tu mamy jakiegoś kowala. Ale nie mam buy items, tylko sell items. Okej. Okay. Open waypoint, okej. Okay. Welcome to the marketplace. The tax is 1% on listing items and 5% on claiming a sold listing. Listings that are all the... Okej, jakiś market. Można chyba wystawić przedmioty. No widzę, że można też tworzyć przedmioty u kowala. Jakieś resetowanie. A można mu sprzedać te graty od razu. Bo kasy wpadnie.
Coffee Beans. Szukasz Sir Coffee Beans from Act 1, Zone 1 Waypoint. Okej, okay, biorę questa. Chcę ziarna kawy. Akt 1, Zone 1. Nie wiem do końca, jak się tutaj korzysta z na przykład mikstur leczących. A jest ku, dobra. Też nie wiem, jak. Ja w ogóle mam jakieś. Magicy, inżynierowie, błah. Jedyne, czego potrzebujesz, to wielka broń i silne ręce. Przetestuj swoją moc przeciwko tym kukłom do treningu. Okej. Okay? Gadałeś z majorem? Tak, no. A możliwe, że ty też będziesz musiał, bo ja level dostałem za to. Aha, oddajemy questa tego Captitana Bonesworda, co go tam zabiliśmy po drodze. Tutaj widzę kolejny quest. Naucz się jak kopać. Rudę żelaza na normalnym poziomie trudności. Czy chciałbyś się nauczyć kowalstwa? No tak, tylko że jak się tutaj opie o rudę. Nie wiem. O, możemy w piłkę grać sobie jak chcesz. Że podnieść i rzucać. Faza. Bramek brakuje jeszcze. Jakby bramki były, to wiesz. Uczulek to boję Mystery Chest. Nie. Tristan Lee Johnson. Nie chce ze mną gadać. Gardzi. To weź też tego questa w takim razie od kolesia po lewej, co tam kawę pije. Bo widzę, że musimy obaj wziąć chyba i obaj oddać wtedy. Pokaż, gdzie jest ten gościu? Tu? Tu. Ten? No. No. Mogę zabrać. Retrieve, Sir Custer Coffee Beans from... I tam też był quest jeden, chyba ci pokażę ci. No, pokaż. Tu jest o wydobywaniu surowców, więc na pewno nam się to przyda. A, tu. Użyłek to... 20 rudy. Miedzi. Tutaj jeszcze trzeba pogadać z niektórymi. Na przykład z tym gościem muszę pogadać. Dobra, ale już z tobą rozmawiałem. Jeszcze doktor Tinker, ale on był u góry chyba z tego, co kojarzę. O, tu jest. Dobra, tu mam te skille. Oddałeś tego questa, żeby pogadać z każdym z miasta? Nie, jeszcze. Nie, bo ja mam trzeci level, a ty masz. On attacked project last jump. Fast light. Dobra, biorę to. Wow, ale mi sprzętu dał za to. Nieźle. I to lepsze. Aha, i tam, ale to jest pojebane. Ja gram padem. Aha, LS, okej, dobra, już jest git. Dobra, już jest git. Bo nie, bo była taka faza, że w tej grze jak na razie trochę fajnie mi się gra padem, ale w menu lepiej się myszką operuje, nie? I było przez chwilę, żeby skrót klawiszowy na podka był cool, no nie? Mówię, ej, ale ja gram padem. Ale już się zmienił na left stick, LS. Jeszcze tylko bym chciał wiedzieć, jak przypisać sobie nie ten napój, tylko ten. Do chuja. Na przykład level required 3, okej, okay. Wszystko jasne. No to mu mogę sprzedać od razu. Z komu się ten? Komu się oddawał tu? Z tym majorem musisz pogadać, jak już pogadałeś z każdym z miasta. O kurwa, to ja nawet tego nie wziąłem jeszcze, teraz muszę ze wszystkimi od nowa pogadać. Widzę, że kolejny quest jest. Zbierz części ciała od przeciwników w akcie pierwszym. To był spokojny las, ale coś go spaczyło. Przynieś mi części ciała do badań. W
Czekaj, musimy mieć takie same questy. Wiem, wiem, ale to mogę wziąć, ja będę pamiętał, że to u tego gościa jest. To coś takiego jak dziennik dokładny? Ten Tristan Lee nie chce z tobą gadać też, nie? Nie, ktoś nie chciał ze mną gadać, no. Niektórzy w ogóle nie mają jakby żadnych tam... No, niektórzy nie mają nic tak jakby do powiedzenia poza jednym zdaniem. Dobra, mam trzeci level, ekstra, ekstra. Ło, coś mi tutaj wyrzucili. Skrzynkę. Jak się skrzynki otwiera? Nie mogę. Dobra, co to za nowa brońka? War Cannon. Bierzemy War Cannon. To mi się już też podoba. Te różne bronie i też różnie wyglądają. My sobie jeszcze skilla przypiszemy. A czemu R nie mogę? Może tu nie mogę? Ogólnie jak widzicie, gierka jest do rozkminienia. Rozkminiamy ją właśnie widzę, w tej że chwili. Jest dużo, dużo cyferek, dużo kurde liter. Dużo cyferek macie przy każdym nawet jakimś przedmiocie, który zdobywacie. Jak widać tutaj wchodzimy do ekwipunku. I są jakieś rare, base damage, attack speed, jakiś tam quality, no nie, procent, level, tak, kurde. Widzę, że mało tego, że macie porównywarkę taką mniejszą, to jeszcze możesz kliknąć inspect, żeby jeszcze większą porównywarkę otworzyć między przedmiotami, no to jest ogólnie będzie dużo tego. W opcjach to chcemy, włączyłem sobie ten DPS meter, czyli pokazuje mi, że krwawy Joe zadał maksymalnie 21 obrażeń. To jest największy twój DPS. Ja na przykład teraz wziąłem sobie skilla i z jakiegoś powodu pewnie jak najbardziej prawidłowego nie mogę go używać, ale nie wiem dlaczego. A to też nie wiem, zależy. Kiwę, nie? No to trudno. W takim razie zobaczymy się w następnym odcinku i będziemy rozkminiali tą gierkę i zobaczymy, jakie przygody dla nas przyszykowała. Udało nam się połączyć. No i zobaczymy, jak to będzie szło. Na razie. Na razie.